wspierając się na najwyższe szczyty i przełęcze Tatr, naszym oczom ukaże się niezwykły świat roślin. Ich wyjątkowość polega na miejscu, gdzie rosną, z ludzkiej perspektywy zimnym i nieprzystępnym. Dla oreofitów, czyli roślin wysokogórskich, takim jak trzeba. Przykładem jest kuklik rozesłany, który w Polsce występuje tylko w Tatrach. Kuklik rozesłany posiada złocisto-żółte kwiaty. Podobne do jego kolegi z Hal, kuklika górskiego. Są stosunkowo duże, posiadają 3,5 cm średnicy. Roślina ta ma wszystkie, wręcz podręcznikowe cechy, dzięki którym może trwać wśród piargów i szczelin skalnych, smaganych lodowatymi wiatrami. Tworzy rozesłane i niskie kępy, czemu zawdzięcza swoją polską i łacińską nazwę gatunkową. Jest silnie owłosiona, posiada długi, mierzący kilkadziesiąt centymetrów, gruby wijący się między skałami korzeń, dobrze stabilizujący ją w podłożu. Wśród różyczek mocno powcinanych liści wyrastają jedna lub rzadziej kilka łodyg kwiatowych oraz ulistnione rozłogi z młodą różyczką na końcu. Jest to sposób rozmnażania wegetatywnego. Ciekawy wygląd mają kukliki w okresie owocowania. Orzeszki, w których są nasiona, zaopatrzone są w wydłużoną, jedwabiście owłosioną szyjkę słupka. Tworzą coś na kształt czuprynki. Jest to oczywiście przystosowanie do rozsiewania przez wiatr. Tym bardziej skuteczne, że łodyga kwiatowa podczas kwitnienia stale się wydłuża, znacznie ponad liście, w strefę silniejszych wiatrów.